Siemanko, bo nie zastanawiasz się, dlaczego mam jajo żółwia na głowie? Już spieszę z odpowiedzią. W tym filmie zbudowałem największą farmę doświadczenia oraz złota na całym serwerze. Przedmiot ten posłuży nam do zwabienia stworów do serca naszego grindera, gdzie będziemy zbierać levele oraz łupy z nich wypadające. Na koniec wspomnę, że ponad 77% mnie oglądających nie ma subskrypcji. Także nie bądź luj, subskrybuj. Na początku tej całej historii musiałem dotrzeć tam, gdzie naturalnie żyją te jajorodne istoty, czyli na Galapagos. Miejsce to, zwane także Wyspami Żółwimi, znajduje się 10 tysięcy kratek na zachód od wybrzeża Ameryki Południowej. Na całe szczęście, łatwo jest dopłynąć tam łódką. I po chwili byłem już w zaplanowanej destynacji. Na miejscu spotkałem widzów, którzy mieli już doświadczenie z żółwieńcą miłością i wyrazili chęć pomocy mojej misji. Rozkochaliśmy w sobie dwa żółwie, a rezultatem tego zbliżenia miały być jajka, których potrzebowałem do swojego grindera. Jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, na terenie mojego państwa wybudowałem ogromną farmę dyni. Nie było mi w tym momencie za bardzo na rękę, więc postanowiłem, że mianuję mojego przyjaciela Zderzaka nowym liderem tamtego państwa, a ja ruszę w drogę, aby znaleźć miejsce na nowe państwo, gdzie finalnie wybuduję mój projekt. Spędzając na serwerze prawie 10 dni, poznałem częściowo strukturę świata, co skłoniło mnie do zajęcia swoich terytoriów na Antarktydzie, gdzie jest najbardziej płaski teren, a to będzie sprzyjało mojej budowie. Pierwszym krokiem, jaki podjąłem, było wybudowanie miejsca, gdzie będą trafiać stworki w celu uzyskania z nich dropu, który sobie założyłem na początku materiału. Surowcem, jakiego użyłem, było drewno, które jest w stanie w sklepie, a oszczędzać muszę, bo czeka na mnie spory wydatek. Gdy wycentrowałem sobie podstawę, zabrałem się za sprawdzenie, czy na pewno mechanika rozpienia się z zombie pluginów jest dostępna na tym serwerze. Lecz nie poszło mi to za dobrze i musiałem poprawiać wielkość portalu. Chwilę później, podczas budowy drugiego przejścia do Netheru, pojawił się pierwszy chciany gość. Więc wiedziałem, że teraz już nic nie może pokrzyżować moich planów i w mgnieniu oka skończyłem budowę kolejnych portali. I oto jest on, jedyny oraz największy grinder złota i expa na calusieńkim trybie RFSMP. Gwarantuję wam, że nikt wcześniej nie zbudował nic chociaż w małym stopniu podobnego do mojego dzieła. Po kilku godzinach zdobywania potrzebnych materiałów miałem gotowe swoje oryginalne expa. Postanowiłem teraz zginąć w celu sprawdzenia, jak leci exp na takiej farmie. Mam w tym momencie 53 poziom, lecę na home, żeby skoczyć na główkę. Umrę i zobaczymy, jak to pójdzie. Dosłownie 40 sekund później mam już 32 poziom na pasku, więc mogę na luzie sobie zenchantować jakiś przedmiot lub coś naprawić. Zobaczmy teraz jeszcze, jak dropi złoto. No nie najgorzej, coś jest. Zawsze trzeba pamiętać, że te zgniłe mięsko też możemy na luzie na sklepie sprzedać. A jeśli dołożymy sobie do miecza looting, to też więcej złota będzie nam dropiło. Podsumowując, jeśli chcesz zbudować taką samą farmę pluginów jak ja, czyli 48-portalowy grinder, w którym każda brama do piekieł ma 23 kratki wysokości, jak i szerokości, potrzebujesz 63 staki obsydianu, gdzie stack w sklepie serwerowym kosztuje 32 tysiące dolarów, co daje nam 2 miliony 16 tysięcy ze sam surowiec do budowy przejść. Do tego dochodzą koszta drewna, żelaza naleje oraz jajka żółwia. Całość nie powinna Cię wyjść więcej niż 2 miliony 100 tysięcy.